prawie 100 wykonawców i najpiękniejsze polskie kolędy oraz pastorałki, ale przede wszystkim kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia i integracja społeczności gminnej. Tak wyglądał piąty międzyszkolny konkurs kolęd i pastorałek, który odbył się w środę 18 stycznia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zajezierzu. W konkursie wzięli udział uczniowie wszystkich placówek oświatowych z terenu gminy Sieciechów. Soliści oraz zespoły zaprezentowali się w czterech kategoriach wiekowych: przedszkola i oddziały przedszkolne, klasy 1-3, klasy 4-6 oraz gimnazja. Występy uczniów oglądali dyrektorzy szkół, nauczyciele i koledzy szkolni. Wśród zaproszonych gości byli także ksiądz proboszcz Piotr Firlej oraz sekretarz gminy Teresa Sujkowska. A było co podziwiać, od pięknych strojów po piękne wykonania. Niektórzy wykonali swój utwór z własnym akompaniamentem. Uczestnicy konkursu zaprezentowali umiejętność gry na skrzypcach, ale także tamburynie, dzwonkach, maracasach i guirze meksykańskiej. Wobec tak melodyjnych utworów trudno być obojętnym, zatem do śpiewania przyłączyli się wszyscy. Zmagania wokalne dzieci i młodzieży oceniała komisja konkursowa w składzie Monika Staniszewska, przewodnicząca jury i nauczyciel muzyki, Leokadia Cieślik, doradca metodyczny, Melania Krupa, nauczyciel wychowania przedszkolnego. Ocenie podlegała poprawność wykonania, dobór repertuaru, pomysłowość i oryginalność wykonania oraz ogólny wyraz artystyczny. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy za udział w konkursie. Na zwycięzców natomiast czekały statuetki. Przyznane zostały także miejsca drugie i trzecie oraz wyróżnienia. Wręczyły je sekretarz gminy oraz przewodnicząca jury, która złożyła wszystkim wykonawcom gratulacje i życzenia, aby zawsze podchodzili do śpiewu z tak wielką pasją i czerpali z muzyki radość. Spotkanie poprowadziły uczennice klasy szóstej Olga Niedzielska i Weronika Gajek. Koordynatorem piątego międzyszkolnego konkursu kolęd i pastorałek w Zajezierzu była Bożena Szczur, nauczycielka religii.